Wypoczywając na jednej z najpiękniejszych wysp greckich Korfu, postanowiliśmy podejrzeć startujące i lądujące samoloty na jednym z najmniejszych lotnisk europejskich z jedynym pasem startowym na sztucznie usypanej grobli. Lotnisko umiejscowione jest w głębokiej, malowniczej zatoce, która przecięta jest tamą. Betonowy pomost stanowi znakomity punkt widokowy, bowiem doskonale z tego miejsca obserwować można przelatujące tuż nad głowami samoloty. Jest to naprawdę niewiarygodne przeżycie i doświadczenie, a już dla filmowców i fotografów to nie lada gratka mieć samolot niemal na wyciągnięcie dłoni. Doskonałym punktem widokowym jest tawerna Nisos. Udaliśmy się tam, aby pofotografować i pokamerować loty, ale także, aby ugasić pragnienie znakomitym piwem, no małym niestety, bo refleks trzeba mieć doskonały, aby uchwycić odpowiedni moment startu czy lądowania. Charakterystycznym miejscem na Korfu jest kanonii z mieszczącą się na nim kapliczką, która zdobi niemal każdy przewodnik czy pocztówkę z Korfu. Umiejscowiona na Mysiej Wyspie, ta romańska XIII-wieczna kapliczka sprawia wrażenie, jakby się unosiła na wodzie. Widok to naprawdę niesamowity. Dzisiejsza kilkugodzinna wycieczka była naprawdę emocjonująca, pełna różnorodnych doznań. Podziwialiśmy samoloty, obserwowaliśmy pływające ryby w krystalicznie czystej wodzie, a na koniec zwiedziliśmy piękną zabytkową kapliczkę. To był kolejny bardzo udany wakacyjny dzień.